Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale powiedział, że pisał do nich z głębi serca. Pośród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich, Biblia to wciąż Boże Słowo skierowane do nas z głębi jego serca. Posłuchaj dziś tych słów. Lecz Bogu niech będą dzięki za to, że pozwala nam zawsze zwyciężać w Chrystusie i roznosić po wszystkich miejscach woń Jego poznania. Jesteśmy bowiem miłą Bogu wonnością Chrystusa zarówno dla tych, którzy dostępują zbawienia, jak i dla tych, którzy idą na zatracenie. Dla jednych jest to zapach zguby, zgubny na śmierć. Dla drugich zapach ożywiających na życie. A któż potrafi to zrobić? No, gdy kiedyś odbywałem zasadniczą służbę wojskową w jednostce żandarmerii wojskowej, używałem oryginalnego perfumu firmy Adidas, którym spryskiwałem mundur, który musiałem nosić. No, użyłem tego perfumu zaledwie kilka razy, by zabić taki nieprzyjemny, zbutwiały zapach munduru. I kiedy po zakończeniu służby zdawałem mundur do magazynu, wciąż było czuć na nim zapach tego perfumu. Pomyśl, o ileż bardziej ten zapach Chrystusa, czyli namaszczenia, jest trwalszy niż jakikolwiek zapach perfumu stworzonego przez człowieka. Więc spryskuj się nim obficie i regularnie. Jak? No, obcując z Bogiem i Jego Słowem. A wtedy, gdziekolwiek się znajdziesz, gdziekolwiek pójdziesz, ludzie wokół ciebie wyczują jego woń. A ty nawet nie będziesz musiał otwierać ust, by wyczuli Boga na tobie. A kiedy sami powiedzą, hej, co to jest? Co czuję w tobie czy na tobie? Możesz otworzyć usta i głosić im Ewangelię, bo kto z kim przystaje, takim się staje. I dla jednych będzie to zapach nieprzyjemny. Jednak hej, dla drugich będzie to zapach słodki, wręcz przyciągający i orzeźwiający. Chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.